Michał, ja prowadzę w klubie, bardzo ciężkie zadanie występować po Adamie Piochu. Więc moi drodzy, był wrzesień 2007 roku. Pojawił się człowiek, który później, chwilę później, został moim szefem. Dużo później został moim wspólnikiem, a na samym końcu został moim przyjacielem. I on powiedział, idź do Toastmasters. Skoro powiedział to człowiek, który miał stać się moim szefem, powiedziałem, okej, ale gdzie? Po co? Co to jest? Było to w Bydgoszczy, pięknym mieście, polecam wszystkim. I rzeczywiście poszedłem na spotkanie klubu Toastmasters. Dużo powiedziane. Klub już od ponad pół roku próbował się zawiązać, próbował się wyczarterować. Było nas troje. Bo kiedy przyszedłem tam razem z moją dziewczyną i z tym, że z człowiekiem, który mnie zaprosił, no było nas troje. Przez pół roku nic nie wyszło i wszyscy, którzy rozpoczynali budowę klubu, wypadli. Odpuścili to sobie całkowicie. W zasadzie pojawiła się Asteria Lutogniewska, siostra Hadriana, którego pewnie wszyscy na sali znają, Toastmastera od kołyski. I razem z Asterią próbowaliśmy budować ten klub. W związku z tym, że nie mieliśmy wielkiego doświadczenia, popełniliśmy absolutnie wszystkie błędy. Znacie takie powiedzenie, że błędów nie popełnia się dwa razy? Otóż żadnego nie popełniliśmy dwa razy. Każdy zdecydowanie więcej razy. Czym to skutkowało? Otóż skutkowało to tym, że kiedy w 2011 roku przeprowadzałem się do Warszawy, klubu w Bydgoszczy jeszcze nie było. 2007, 2011. 2010 się przeprowadzałem, 2011, uwaga, w marcu klub się zarejestrował. Już był. Kiedy przyjechaliśmy do Warszawy, stwierdziliśmy, że Toastmasters to jest to miejsce, do którego chcemy się zapisać, chcemy w końcu być w klubie, który realnie działa, funkcjonuje, istnieje, jest duży, rozwija się. Więc wybrałem się na jedno ze spotkań i po tym spotkaniu stwierdziłem, jednak to nie jest to, to nie jest tak, jakbym chciał. Dlaczego tak stwierdziłem? Ponieważ wziąłem kartkę i długopis i sobie policzyłem. Klub miał 35 osób, spotykał się raz na dwa tygodnie, były po dwie mowy na spotkaniu i wyszło mi, że będę mógł przemawiać raz na 6-7 miesięcy. Stwierdziłem więc, nie ma mowy. Nie chcę być w takim klubie, bo to po prostu jest za wolno. W związku z tym, że ja przez 4 prawie lata męczyłem się z zakładaniem klubu w Bydgoszczy, teraz chcę szybciej. Po krótkim czasie powiedziałem temuż Strzelba Czechowa. Powiedziałem temuż Grzegorzowi, który się pojawił w pierwszej scenie, że mam marzenie. Chciałbym mieć własny klub Toastmasters w Warszawie. Grzegorz Turniak powiedział, nie ma sprawy, uwiarygodniłem, nie ma sprawy, zróbmy to. Ci, którzy byli na warsztacie Adama się śmieją, cieszę się, że tak wielu z was było, ale cieszę się też, że przyszli tacy, którzy nie byli wtedy, znaczy się specjalnie dla mnie, a nie się nudzili, więc zostali. Więc bardzo istotnym tutaj było to, że to było nasze marzenie. Ja miałem marzenie, żeby stworzyć klub, Grzegorz chciał mi pomóc, znaleźliśmy sobie do tego specjalną datę. Dlaczego? W biznesie jestem handlowcem i szefem zespołu sprzedaży. Nie ma celów, jeżeli nie ma daty. Trzeba określić datę na zrobienie czegoś. Wiele klubów z mojego doświadczenia to wynika. Mówi, ok, zawiązujemy klub, powstańmy, będzie świetnie, no ale jaki sobie dajemy tak zwany deadline? No, jak zrobimy, to będzie. I wtedy nigdy się nie robi. Bo zawsze mówi się to, zacznijmy od przyszłego tygodnia. Mieliśmy co prawda w tym tygodniu mocniej nacisnąć na tworzenie klubu, ale nie wyszło, a tam tydzień w tą czy tydzień w tamtą. Termin najlepiej by było, gdyby był inspirujący. I teraz będę wam opowiadał o tych moich doświadczeniach, jak te kluby powstawały, bo po jednym pojawił się kolejny. I chciałbym zrobić jedno założenie. To są moje doświadczenia. To są moje sposoby i mój styl. I on dużej części z was nie będzie się podobał. Jeżeli ktoś alergicznie reaguje na słowo manipulacja,
to teraz powinien wstać i przejść do tamtej sali, żeby nie czuł się zawiedziony za 40 minut. Bo część z was będzie miała wrażenie, że to, co tutaj mówię, jest bardzo podszyte manipulacją. Tak, jest. Nazwijcie to manipulacją, ja to nazywam sprzedażą. Będę o tym trochę więcej jeszcze mówił. Więc postawiliśmy sobie deadline. Co było deadline'em? Moje urodziny. Ja chciałem mieć prezent na swoje urodziny. To mnie mocno motywowało. Dlatego w dzień moich urodzin był start klubu. Na uczelni Politechnika Warszawska Szkoła Biznesu na Koszykowej zrobiliśmy demo meeting. Ściągnęliśmy na demo meeting najlepszych toastmasterów, jakich znaliśmy. Spotkanie prowadził Michał Stoma. Za chwilę będzie miał również świetną prelekcję, na którą się wybieram, zapraszam ze mną. On prowadził to spotkanie i zapewnił bardzo wysoki poziom. Naszym zadaniem było sprowadzić ludzi. Przyszło 80 osób na demo meeting. 23 natychmiast wypełniły aplikację i tego samego dnia puściły przelew. Dzień później mieliśmy 23-osobowy klub. Ten klub się rozrastał, on się nazywa Toastmasters Leaders. Kto jest z liderów, ręka w górę. Zobaczcie po sali. Co to oznacza? Ten klub po kilku latach swojego działania przekroczył 50 w liczbie członków. I wszyscy zaczynali nam mówić, ale jesteście dużym klubem, przestańcie, nie róbcie tak, powinniście się podzielić. Ale ich nie słuchaliśmy. Kiedy klub przekroczył 60, ludzie mówili, powinniście się podzielić, jesteście za duzi, nie będzie rozwoju. A my zaczęliśmy wygrywać konkursy. Kiedy klub przekroczył 70, jak myślicie, co wszyscy mówili? Ale nadal nie słuchaliśmy. Dopiero kiedy klub osiągnął liczbę 88 osób, stwierdziliśmy, basta, dość, trzeba coś z tym zrobić. I kiedy klub miał 88 osób, zrobiliśmy chyba pierwsi w Polsce podział klubu. I z Toastmasters Leaders wyodrębnił się siostrzany klub Wistula Toastmasters Leaders. I teraz już wszystkie siostrzane będą miały końcówkę Leaders, żeby wszyscy wiedzieli, że mamy własną franczyzę. Ten klub, który powstał, Wistula Toastmasters Leaders, powstał, jak myślicie, w ile czasu? Biorąc pod uwagę, że w Bydgoszczy tworzyliśmy ponad 4 lata i to było męczące. Toastmasters Leaders powstało w dzień. Wistula Toastmasters Leaders powstało w jeden dzień. Tutaj datą była po prostu data spotkania. Stwierdziliśmy, ok, koniec, basta, chcemy mieć drugi klub. Ten już jest tak wielki, że przydałoby się go podzielić. A propos tego również jest pewne zastrzeżenie. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że wasz klub ma się podzielić. Natychmiast część osób mówi, i co, ja mam wylądować w tym gorszym? No bo będą dwa. I jeden musi być gorszy, drugi będzie lepszy. Nigdy nie podzielicie tego pół na pół. Nawet jak podzielicie liczbą członków, to policzcie, gdzie trafili bardziej zaawansowani mówcy, gdzie mniej zaawansowani. A gdzie bardziej zaawansowani liderzy, a gdzie mniej zaawansowani. Albo odwrotnie. Ponieważ może być tak, że ktoś, kto jest bardziej zaawansowanym mówcą, jest mniej zaawansowanym liderem. Nie da się podzielić równo. Więc podział też był bardzo trudny. Jak zrobić, żeby nikt nie czuł się z tym źle? Jak zrobić, żeby nikt nie odszedł na fali tego, że klub został rozdzielony na dwa mniejsze? I tutaj było wiele działań podjętych. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, ponieważ część z was jest z klubów, które dopiero się czarterują, chcę wam powiedzieć, co zrobić, co my zrobiliśmy, żeby najpierw pozyskiwać członków, żeby oni chcieli się zapisywać, później żeby klub się rozrastał, kiedy już istnieje. I tak jak powiedziałem, będę mówił o naszych doświadczeniach. One może nie są najlepsze. Może za chwilę pojawi się klub, który szybciej urośnie niż my. My jakieś półtora roku temu dostaliśmy nagrodę z dystryktu, że jesteśmy klubem, który najszybciej rośnie w całej Europie. Ale może to wcale nie jest dobre, że rośnie najszybciej. Może lepiej jest rosnąć wolniej. To jest wasza decyzja jako członków klubu Toastmasters, czego wy chcecie. Cieszę się, że tak wielu was jest. To oznacza, że chcecie, żeby kluby rosły. I do was będę kierował, do tych, którzy naprawdę chcą wzrostu klubu, będę ten komunikat kierował. Weźcie te sposoby, które wam pasują. Jeżeli uznacie, że któreś nie są dobre, nie zwróćcie na nie uwagi. Zróbcie to swoim stylem. Zastosujcie techniki, ale zróbcie swoim stylem. I to, od czego należy zacząć, to podzielenie etapu przyjmowania nowych członków czy rozwoju klubu na trzy bardzo poważne kwestie. Pierwsza jest przed spotkaniem, druga jest w trakcie spotkania i trzecia jest po spotkaniu. I na początek bierzemy przed spotkaniem. Co się dzieje przed spotkaniem?
Większość członków przychodzi na spotkanie i już, tak? Ale przed spotkaniem trzeba wykonać pracę. W jaki sposób możemy sprawić, żeby klub rósł? Czyli żeby ludzie się zapisywali, zostawali członkami. Co do tego potrzebujemy? Gości. Promocja, tak jak tu zostało powiedziane, jest po to, żeby byli goście. To z gości są członkowie. Więc potrzebujemy przed spotkaniem gości. Naszym zadaniem jest, tak jak powiedziała koleżanka, zrobić promocję, żeby goście się pojawili. Natomiast w jaki sposób tą promocję można zrobić? Jakie narzędzia użyć? Na co nacisnąć? Najbardziej popularne rzeczy to są takie jak Facebook, strona internetowa, różne tego typu komunikatory internetowe. Z czym one się wiążą? One są bardzo dobre, ja ich nie neguję. Niespecjalnie je lubię, to znaczy nie wierzę w ich skuteczność. Ja jestem handlowcem, tak jak już powiedziałem. W naszej branży krąży taki dowcip. Cześć, co u ciebie? Ha, w porządku, miałem dzisiaj 7 spotkań. A drugi, no ja też nic nie sprzedałem. Odróżnijmy 7 spotkań i sprzedaż. Facebook to jest 7 spotkań, strony internetowe to jest 7 spotkań. Zaprosiłem 500 osób przez Facebooka. Ile przyjdzie? Może 5. I to ci, którzy są dla was najbliżsi. To nie jest kanał, który ja specjalnie kocham. Wolę zapraszać ludzi, którzy przyjdą, bo to ja ich zaprosiłem. Wolę wykonać telefon. To jest najskuteczniejsze. I znów matematyka. Długopis, kartka. Ilu macie członków obecnie w swoich klubach? Czy to tych, które się czarterują, czy tych już istniejących? Policzcie, ilu potrzebujecie mieć gości, ilu macie członków, podzielcie jedno przez drugie i wyjdzie wam, ilu każdy członek powinien zaprosić gości. Proste? Jednego słyszę. Trudne zadanie? Jeżeli mamy w klubie 20 osób i chcemy, żeby klub urósł, wystarczy, że każdy przyprowadzi jedną osobę ze sobą, mamy na spotkaniu 20 gości. Czego chcieć więcej? Czy każdy z członków waszego klubu przyprowadza jednego? Nie? A raz na miesiąc chociaż? A kto monitoruje, czy członkowie waszych klubów to robią? Ręka w górę. Który klub monitoruje? Są 2, 3, 4, 5 klubów, widzę. Monitorujecie wszystkich członków? Kto ma jaką aktywność? Macie wdrożone jakieś programy? W klubie Wistula Toastmasters Leaders. Toastmasters Leaders jest już tak duży, że obecny zarząd powiedział, że niespecjalnie mocno będziemy promowali, bo znów jest duży. Tak? Znów jest ponad 50 osób, pomimo tego, że 20 osób wyszło z tego klubu, żeby założyć Wistulę. W Wistula Toastmasters Leaders wprowadziliśmy konkurs. Konkursy doskonale działają na motywację. Wydrukowaliśmy takie troszkę większe wizytówki. Ulotki. Z jednej strony jest napisane, co robimy, gdzie jesteśmy, z drugiej strony jest mapka i miejsce na notatki, gdzie każdy członek wpisuje swoje imię i nazwisko i numer telefonu. I zadaniem członków jest rozdać to swoim znajomym. Wydrukowaliśmy 1500 sztuk, czyli na razie skromnie. Tak, skromnie. Jeżeli w klubie jest 20 osób i każdy ma 100 znajomych, prawda? Jeżeli w klubie jest 20 osób i każdy tylko 10 rozda, to już jest 2000. Tak? No. Słuchajcie, jak mówca rzuca czasami coś głupiego, to zwróćcie uwagę, on przynajmniej wie, że słuchacie. Czasami w klubie organizujemy różne zabawy w stylu Who's Line Is It Anyway, sprawdzamy publiczność, więc reagujcie. Ale jeżeli każdy ma tych 100 znajomych, mamy 20 członków w klubie, to jest właśnie 2000. To są właśnie te ulotki, tak? To im trzeba to rozdać. I goście, kiedy coś takiego mają w ręce, dostali zaproszenie, przychodzą z tym, składają to wiceprezesowi do spraw członkostwa i jest zaliczony punkcik. Jeżeli ten gość przystępuje do klubu, to jest zaliczany punkt na rzecz tego członka. Osoba, która do końca lutego będzie miała najwięcej członków w naszym klubie, wprowadzonych, zasponsoruje ich, mówiąc trochę z amerykańska, ta osoba wygrywa nagrodę. Na razie nagrodą jest niespodzianka. Kiedyś w Lidersach lubiliśmy przyznawać nagrody, ale nie szczególnie fundować nagrody. I naszą taką klasyczną nagrodą był uścisk ręki prezesa. Później to przeewoluowało w uścisk prezesa, odkąd Monika Kowalik-Pasternacka była prezesem i wszyscy chcieli.
Jak ja byłem prezesem, był tylko uścisk dłoń. Więc mamy nagrodę. To motywuje ludzi do tego, żeby wykonać jakiś ruch, jakiś gest. To, że jest zaproszenie wydrukowane, również jest istotne. Dlaczego? Bo jak mam coś w ręce, coś dostałem, coś poczułem, mogę coś z tym zrobić. Pamiętam, noszę to przy sobie, w teczce, w torbie, w portfelu, więc mam tu jeszcze coś, proszę bardzo. Kiedy tylko powiecie ludziom, zapraszajcie gości, nic im nie dacie do ręki, co mogą przekazać, natychmiast zapomną. Zrobimy teraz krótki test, ok? Wszyscy ręka w górę. I teraz, uwaga, dotknijcie swojego policzka. Kto z was dotknął podbródka, choć powiedziałem policzka? Kilka osób dotknęło. Tu słyszę, że brakowało centymetrów. Moi drodzy, jesteśmy wzrokowcami, słuchowcami, kinestetykami. Słuchowcy dotknęli policzka, tak jak powiedziałem, ale wzrokowcy dotknęli podbródka, tak jak widzieli. Niektórzy mieli kilka centymetrów, czyli bystrość, inteligencja. I kiedy już miało być tu, szybka zmiana, tak? Odwrotnie. Zauważcie, że każdy z nas jest inny. Dlatego wręczenie tych ulotek jest tak ważnym elementem. Samo powiedzenie natychmiast eliminuje 50% członków klubu. Nie będą wam pomagali w zapraszaniu gości. Danie ulotek powoduje, że te kinestetyczne i wzrokowe 50% klubu będzie przekazywało zaproszenia swoim znajomym i będzie sprowadzało gości. A jak już będą goście, będziemy mogli przejść do kolejnego etapu. Czy ktoś ma jakiś pomysł jeszcze na sprowadzenie gości do klubu, na promocję? Zorganizować szkolenie, które przyciągnie dużą liczbę osób i zachęci, żeby do klubu. Tak, to jest piękna manipulacja, którą kiedyś wykonaliśmy, jeszcze zanim Wistula istniała. Lidersi istnieli, ale już mieliśmy spotkania na Wistuli, ponieważ byliśmy tak dużym klubem, że mieliśmy co dwa tygodnie dwa spotkania w tygodniu. I zorganizowaliśmy spotkanie pod hasłem jak zarządzać sobą w czasie. Ściągnęliśmy na to spotkanie setkę ludzi. I oni byli mocno zdziwieni, że najpierw jest spotkanie Toastmasters, a dopiero później będzie szkolenie. I żeby być na szkoleniu, muszą wysiedzieć na spotkaniu Toastmasters. Inny motyw to przeprowadzenie wykładu na uczelni, na której mamy spotkania, dla studentów. Na tym wykładzie było 20 studentów, dwójka zapisała się do naszego klubu. Piękna skuteczność. Handlowcy wiedzą. 10%, a to nie było nawet spotkanie sprzedażowe. Jakieś jeszcze pomysły? Jak straciłem taką sytuację, nie miałem żadnych ulotek. Nie zdążyliśmy wydrukować wizytówek, które w tej chwili mamy, wizytówka klubu. Nie miałem czego dać. Przyszła jedna osoba, a i tak się nie zapisało. Wszyscy słyszeli kolegę? Nie było co dać i ta osoba odpadła. Nasz jeszcze jeden sposób, wydrukowaliśmy kilka plakatów powiesiliśmy na uczelni. Ostatnio jedna osoba z tego przyszła. To też nie jest najskuteczniejsze, ale jeżeli weźmiecie 10 średnio skutecznych metod, to zawsze będzie jakiś zwrot z inwestycji w to. I w ten sposób sprowadzamy gości. Więc to, co mamy przed spotkaniem, mamy załatwione. Bierzemy to, co się dzieje na spotkaniu. Podczas spotkania jest bardzo wiele ważnych elementów, o których często zapominamy. One wszystkie składają się na dwa główne pojęcia. Kto wie jakie? Lidersi wiedzą. Atmosfera. Atmosfera to jest pierwszy. I drugi to jest profesjonalizm. Profesjonalizm jest łatwiejszy. Zacznijmy od niego. Co to znaczy profesjonalne spotkanie Toastmasters? Przygotowane materiały. Dyscyplina na spotkaniu. Dyscyplina podczas spotkania, ale tu wchodzimy powoli w obszar atmosfery i o tym zaraz powiem. Czasami lepiej jest, jak dyscyplina jest, powiedzmy, naginana, ale nie przełamywana, prawda? Przygotowana sala. Ktoś powiedział agenda. To jest wszystko do przygotowania sali. Wyjaśnienie, co się dzieje. Wyjaśnienie, co się dzieje. Kto wyjaśnia? Prezes albo Toastmaster. Zawsze, absolutnie zawsze pierwszy rozpoczynać spotkanie powinien prezes. Jeżeli nie ma go podczas spotkania, to ktoś inny z zarządu. Przyjęło się, że to po kolei idzie funkcjami, tak jak są w
cudzysłowie ważne. Ja mówię w cudzysłowie, Toastmaster mówi ważne. Ponieważ jest wiceprezes do spraw edukacji, później wiceprezes do spraw członkostwa, PR-u, sekretarz, skarbnik, sierżant, dyrektor do spraw informatyki, jeżeli macie, czy dyrektor do spraw networkingu, co jest wymysłem oczywiście lidersów. I świetnie się to sprawdza, zaraz zobaczycie dlaczego. Natomiast moim zdaniem, moim osobistym, to może być każdy wyznaczony przez prezesa. Po co to jest? Toastmaster jest gwiazdą spotkania. Jego trzeba zapowiedzieć, trzeba mu rozgrzać publiczność. On ma mieć wejście gwiazdy. To już buduje atmosferę. To prezes powinien powiedzieć, moi drodzy, wyłączamy telefony komórkowe, pokazać ten telefon. W lidersach mamy też taki zwyczaj, w Istuli mamy też taki zwyczaj, żeby już lekko rozśmieszyć publiczność, to ja zazwyczaj mówię, wyłączamy telefony, jeżeli komuś w trakcie zadzwoni, to mamy tu taką wewnętrzną zasadę, że trzeba odebrać, powiedzieć kocham cię i odłożyć. Nawet jeśli będzie to teściowa. No i część osób tak reaguje i już jest jakiś uśmiech. To jest do elementu atmosfery. Co dalej się dzieje? Przekazujemy scenę Toastmasterowi. Toastmaster prowadzi spotkanie, tak? To zaczyna swoją pracę, tak? Nie. Toastmaster profesjonalista zaczyna swoją pracę pół godziny przed wejściem na scenę. Toastmaster profesjonalista zwołuje odprawę ze wszystkimi funkcyjnymi. To on tu rządzi i odpowiada za to spotkanie. Jego brochą jest, kolokwialnie mówiąc, czy wszyscy wykonają swoje role tak, jak powinny. Oczywiście główny oceniający później będzie ewaluował. Ale ja nie chcę dostać od głównego oceniającego jako Toastmaster informacji, co mogłem zrobić lepiej po spotkaniu. Ja wolę powiedzieć mojemu zespołowi przed spotkaniem wszystko. Oczywiście mówimy o zespole oceniającym, który podlega oceniającemu, ale ja zwrócę jeszcze raz uwagę. W moim interesie jako Toastmastera jest, żeby spotkanie było idealne. Żeby się chociaż do ideału zbliżyło. Więc jeśli mogę zainterweniować przed wystąpieniem problemu, zrobić prewencję, i upewnić się, czy wszyscy funkcyjni znają swoje role, to robię. Więc zwołuję pół godziny przed odprawę. Wtedy wiem, kto się nie spóźni. Bo już są na odprawie, a jak kogoś nie ma, to do niego dzwonię. Mam pół godziny na to, żeby ustalić, czy zdąży przyjechać, czy nie zdąży. A jak nie zdąży, to żeby wyznaczyć zastępcę i nauczyć go jego roli. A ile wam się razy zdarzyło coś takiego, że no, za minutę zaczniemy spotkanie, bo jeszcze ktoś nie dojechał? Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. To musi być wcześniej załatwione. Jak w show biznesie. Show must go on. Nie możemy mówić, czego nie ma, co się nie udało, co nie wyszło. Nawet jak wchodzicie na scenę spóźnieni, to nie wolno wam powiedzieć, przepraszam za spóźnienie. Waszym obowiązkiem jest tu powiedzieć, dziękuję, że byliście tak cierpliwi. W żaden sposób nie pokazuje, że coś poszło nie tak, tylko was komplementuje. Część ludzi łasych na komplementy się uśmiecha. A, no, jestem cierpliwy, no, fajnie. Jak jest uśmiech, jest pozytywnie, tak? A nie, oj, przepraszam, że się spóźniłem. I natychmiast sugeruję, żebyście pomyśleli, ale burak spóźnił się. Zauważcie, jest wiele niuansów, które handlowcy znają, które przekładają się na ogólny odbiór sytuacji. Więc nigdy nie przepraszamy za to, że ktoś nie dojechał, że go nie ma, że coś tam. Zamieniamy to w pozytywny komunikat. Mówimy i w związku z tym, że Toastmasters uczy nas radzić sobie w sytuacjach ekstremalnych, dziś przewidzieliśmy dla was taką sytuację. Nie ma chronometrażysty, nie ma kontrolera płynności, nie ma głównego oceniającego, ale będzie spotkanie. I Toastmaster to weźmie na klatę i sobie z tym poradzi. A ktoś, kto nie jest przygotowany, powie, jejku, przepraszam, nie ma tych ludzi, jak my sobie poradzimy, i na scenie wejdzie w dialog ze swoją publicznością. Publiczność przyszła na spektakl. Spotkanie Toastmaster to też jest pewien spektakl. Publiczność nie chce być wciągana w to, czy aktor jest chory, czy człowiek od scenografii zapił. Każdy czyta Pudelka. Nie wiem, ja nie. Ja też. No to nie każdy, widzisz. Kolejna pozytywna informacja. Więc spotkanie ma być maksymalnie perfekcyjnie przygotowane. Nigdy nie traficie w perfekcję. Zawsze się okaże, że coś pójdzie nie tak, ale waszym zadaniem jest mieć wariant zapasowy na to. Wariant B, co się może zdarzyć i jak na to zareagujecie. I to jest ten element profesjonalizmu podczas spotkania. Przechodzimy do elementu atmosfery, który najtrudniej jest zmierzyć, więc najtrudniej jest nim zarządzić. Ale jeżeli wprowadzicie kilka elementów, będzie zdecydowanie łatwiej. Może atmosfera nie będzie
genialna, ale będzie na pewno bardzo dobra. Na pewno będzie poprawiona. Zostałem przedstawiany tutaj jako osoba od networkingu. To jest pojęcie, które jest bardzo w szeroki sposób rozumiane, nie zawsze poprawne. Ja mówię, że podczas spotkań Toastmasters jest potrzebny networking and mingling. Dwa anglojęzyczne pojęcia, na które nie ma jeszcze polskich odpowiedników. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o to, żeby goście, jak już są na spotkaniu, dobrze się poczuli. Dlatego, kiedy spotkania klubu Wistula czy Leaders rozpoczynają się o godzinie 18.30, to większość członków zaprasza swoich gości na 18.15. Ja jeszcze bardziej kolokwialnie mówiąc, idę po bandzie, zapraszam na 18. Po co? Żebyśmy mieli okazję się poznać. Czy wy się między sobą znacie? Tak. Tak, i na sali jest miło. Jeżeli się pojawia kwestia interakcji, pytam was, o coś odpowiadacie. Jeżeli na sali siedzą obce sobie osoby, każda jedna krępuje się osobą, która siedzi obok, przed, za i tak dalej. Krępuje się wszystkimi innymi. Nie ma interakcji, nie ma tak często uśmiechów, jak powinny być. Braw, te brawa są wymuszone. Goście później myślą, że jesteśmy jakąś sektą klaskaczy. Nic nie rozumieją, nie wczuwają się w sytuację. Dlaczego? Bo skupiają się na tym, jak im już jest tutaj źle. Bo tu jest multum obcych osób, a my się obcych osób boimy. Kulturowo. Co wam mówili rodzice, kiedy goście przyjeżdżali? Do pokoju. Idź do pokoju. Komu rodzice mówili, rozmawiaj z obcymi? Nikomu. Nie rozmawiaj z obcymi. O, jedna osoba, niesamowite. Ale to niereprezentatywna próba niestety, przykro mi. Zawsze słyszymy, nie odzywaj się, kiedy dorośli rozmawiają. Idź do swojego pokoju, skoro goście przyjechali. Nie rozmawiaj z obcymi. I przychodzimy później na spotkanie Toastmasters, gdzie jesteśmy gościem i jest 30 obcych ludzi. Dobry lider zawsze wczuwa się w sytuację gościa, a nie w swoją. Jest 30 obcych ludzi, no i co? I przez 18 lat życia, jak z dorosłymi, z rodzicami mieszkał, a niektórzy przez 30, taka moda, włącza nam się taki schemat. Obcy ludzie, nie rozmawiaj z nimi. Najlepiej wyjdź stąd, do swojego pokoju. Tak? Jak taka osoba ma później wypisać deklarację? Opłacić składki, co najważniejsze. To jest takie motto, zauważyłem tego TLI. Najważniejsze jest opłacanie składek. Więc jak taka osoba ma chcieć przyłączyć się do klubu? Ludzie kupują ludzi. Kiedy prowadzimy spotkanie, sprzedajemy gościom. Co sprzedajemy? Zapisanie się do klubu, definitywnie, a środkiem do tego jest sprzedaż siebie. Oni muszą nas polubić. Mnie, ciebie, ciebie, ciebie. Nie ideę. Oni się nie zapiszą dla idei. Oni przyjdą dla idei zobaczyć, co to jest, ale jeśli to będzie dla nich zbyt ciężki ciężar emocjonalny, pod którym będą się czuli tak, to nie zapiszą się w tej pozycji do klubu. Żeby ktoś się do klubu chciał zapisać, to emocjonalnie musi stać wyprostowany. Musi się tu dobrze czuć. Jeżeli sprawiamy, że jest stresowo, że się ludzie boją, nie ma mowy. Co zrobić, żeby się nie bali? Uśmiech. Uśmiechamy się, czyli nic nikogo nie boli, czyli nikt nikogo nie bije, nikt nikomu krzywdy nie robi. Pierwsze narzędzie to jest uśmiech. Przychodzimy wcześniej, godzina 18. 18.15 zaczynają się spotkania. Waszym zadaniem jest być gospodarzem spotkania. Jesteście członkami tego klubu, więc gospodarzami tego klubu, gospodarzami spotkania. Widzicie, że jest ktoś nowy, kogo nie znacie, podchodzicie. Cześć, Artur, jak masz na imię? Cześć, Przemek. Uśmiecham się, mówię, jak mam na imię. Przemek natychmiast również się uśmiecha. Uśmiecha się, wydzielają się... To jest Przemek. Wydzielają się endorfiny, nic go nie boli, nikt go nie bije, na razie jest dobrze. Po chwili przychodzi, nie uśmiechałby się, jakby go ktoś bił. Po chwili przychodzi inny członek klubu, uśmiecha się, wyciąga rękę, przedstawia. Cześć, jak masz na imię? Jestem Przemek. Świetnie, Przemek, co cię do nas sprowadza? Krótka rozmowa, tak zwany small talk, przekładając na polski luźne gadki. Niektórzy wtedy trzęsą spodniami, że są luźne. Ja tego nie będę robił, bo mi mikrofony pospadają. Więc jeżeli mamy miłą atmosferę od wejścia, poznajemy się z tymi ludźmi, natychmiast przechodzimy na ty, jesteśmy po imieniu,
Każdy z członków uśmiecha się, podaje rękę. Już jest dobrze. Już jest pozytywnie. Taka osoba przestaje się bać. Po pół godziny takiego poznawania ludzi, czy 15 minut, jak ktoś przyjdzie później, o 18:30 siadamy do spotkania. I już nie, ten gość nie siedzi wśród obcych. On siedzi obok Przemka, obok Moniki, obok Dawida czy Michała. Już jest wszystko okej, to są przecież znajomi, nie są obcy. Więc kiedy jest pytanie dnia, to on już się nie boi, że się zbłaźni, no bo przecież poznał ich jako miłych ludzi. Wie, czego się spodziewać. Kiedy jest gorące pytanie, to też się nie boi. Oczywiście w lidersach czasami mówimy coś takiego, że zapraszamy serdecznie również gości. Oczywiście goście nie muszą tu przychodzić, ale jak nie przyjdą, to będziemy strzelać. Albo cokolwiek takiego i wszyscy ha, ha, ha. I goście zazwyczaj nam nie odmawiają. Albo gość bardzo nie chce, wtedy mocniej bijemy brawo, gość przychodzi na scenę i wtedy prowadzący gorące pytania mówi, a tak w ogóle to goście nie muszą, ale skoro już jesteś. I część osób się śmieje i znów jest wesoło. Im więcej śmiechu wywołacie, uśmiechów chociaż, bo nie zawsze to musi być gromki śmiech, tym lepsza atmosfera podczas spotkania. Można powiedzieć, że atmosferę mierzy się liczbą uśmiechów. Jest jedna funkcja, rola społeczna w grupie, którą warto mieć. Natomiast jest to szalenie trudne. Ja znam tylko kilka osób takich i choćbym się usilnie starał, niestety ja taki nie jestem i nie jestem w stanie tego w siebie wmusić. Taką funkcją społeczną jest śmiechosław. Monika na przykład jest świetnym śmiechosławem. To jest jedna z najważniejszych osób podczas spotkania i przed spotkaniem. Ona śmieje się ze wszystkiego pierwsza i głośno. I jak jest śmiech, no to znów nie biją, jest przyjemnie. Ktoś tam się w oddali śmieje i natychmiast nasze bariery, nasze takie osłony, tarcze są opuszczane. Okej, nikt mnie tu nie skrzywdzi. Skoro inni się śmieją, to nikt mnie tu nie skrzywdzi. To buduje atmosferę. Jeden z najważniejszych elementów, oprócz przygotowania zespołu, żeby był pozytywny, nikt nikomu nie wypominał, nie mówił, czego nie ma. Oprócz networkingu, minglingu, w którym dobrze byłoby, żeby był śmiechosław, jest albo śmiechosławka, jest to, co się dzieje podczas spotkania. W jaki sposób budujemy atmosferę podczas spotkania? Znacie takie powiedzenie fun is fundamental? Czyli zabawa to podstawa. Czym budujemy zabawę podczas spotkań? Profesjonalny luz. Nie? Profesjonalny luz, dokładnie. To jest świetne powiedzenie. Mamy być profesjonalni, ale wyluzowani. Dlatego a propos tego dyscypliny, ja na przykład jestem, myślę, że każdy prezes lidersów to powie, jestem, teraz patrzę na Monikę, jestem potwornie trudny do zatrzymania podczas spotkania w zakresie dyscypliny. Prawda, Moniko? Ale za to jak buduję atmosferę. Czasami jest potrzebna taka osoba, która podczas spotkania rzuci jakiś komentarz, który wywoła uśmiechy. Tak więc nie bądźmy takim dyscyplinarnym nazistą. Nie o to chodzi, żeby spotkanie przebiegło od punktu agendy bez najmniejszej sekundy straty i bez pisku na sali. Czasami wystarczy rzucić coś w trakcie, nie? Żeby ludzie zaczęli się śmiać. I to buduje atmosferę. Coś, co wszyscy zrozumiemy, nasz kulturowy dowcip. Ja myślę, że będzie po tym TLI-u kulturowym, toastmasterowym dowcipem. I toastmasterzy, którzy będą się widzieli, jak to zrobią, to aha, cześć. O to chodzi. To buduje atmosferę. Co jeszcze buduje atmosferę? Oklaski. Nie, nie, teraz nie klaszczemy. Oklaski budują atmosferę. To jest jeden z ważniejszych elementów. Osoba, która wchodzi na scenę, która chce się nauczyć być mówcą. Wszyscy nasi poza toastmasterowi speakerzy, jak zauważyliście, mówią, mówimy do profesjonalnych mówców, my nie jesteśmy profesjonalnymi mówcami, jesteśmy kimś innym, aktorami, dziennikarzami i tak dalej. My też nie jesteśmy przecież profesjonalnymi mówcami. My dążymy do profesjonalizmu. Prawda? Patrząc na salę, tylko kilku z nas rzeczywiście żyje z tego, że jest profesjonalnym mówcą. Większość z nas robi co innego, a to jest dla nas narzędzie. Więc każdy z nas się uczy i kiedy wchodzi na scenę, powinien dostać wsparcie. Wsparcie jest wyrażane w postaci oklasków. I kiedy gość siedzi na sali,
Dobry lider zawsze wczuwa się w rolę gościa. Kiedy gość siedzi na sali i widzi, że każdy wychodzący dostaje oklaski, to mówi: okej, tu jest wspierająca atmosfera. Nie będę się bał. Znacie, myślę, że wszyscy Toastmasterzy, tą klasyfikację, którą stworzyło najbardziej wiarygodne źródło ze wszystkich na świecie, czyli amerykańscy naukowcy. Czego boimy się najbardziej? Śmierć jest na trzecim miejscu. Na pierwszym czy wystąpienia publiczne. Więc dajmy oklaski osobie, która tu wchodzi, niech się czuje wsparta. I wtedy goście również będą czuli, że gdy oni będą tu wychodzili, otrzymają wsparcie. Ich kolejny lęk zejdzie niżej. Przestaną się bać zaaplikować do klubu, wypisać aplikację. Bardzo istotnym elementem wspierającym atmosferę podczas spotkania, to mega istotnym, teraz powinienem dostać dzyń za użycie anglicyzmu, nasze kluby Leaders i Wistula są pod względem gramatyki, nie gramatyki, bardzo wybredne i bardzo wiele dzwonimy. Natomiast to, co jest w tych klubach bardzo istotne również, to to, że staramy się przekazywać podczas spotkań bardzo dużo nagród. Na szkoleniu dla prezesów wczoraj mówiła o tym Monika. Najlepsze przemówienie, najlepsze gorące pytania, najlepsza ocena, najlepszy humor. Wstążki za te trzy pierwsze nagrody znacie, prawda? Można je kupić w sklepie Toastmasters International. A czy znacie nagrodę za humor? Znam. Ta koncepcja powstała w Toastmasters Leaders. Stworzyliśmy sobie taki pin do wpięcia w klapę. Najlepszy humor. I też przekazujemy osobie, która wygrywa w tej kategorii. A już jest postanowione, jeszcze tylko nie wykonane w Wistuli, że również będzie nagroda za użycie słowa dnia najczęstsze. Po co są te nagrody? Budujemy atmosferę. Ludzie, kiedy dostają nagrody, chcą się bardziej starać. I to ewidentnie widać po wynikach tych klubów, które szybko rosną. To wszystko buduje atmosferę. Pod sam koniec spotkania jest bardzo ważna część, która często jest zapominana. Pytamy gości o ich opinię, prawda? W jaki sposób ich pytamy o ich opinię? Co sądzisz o klubie? Weź coś powiedz. Weź coś powiedz. Jak się podobało i dlaczego tak bardzo? Co sądzisz o klubie? Co się podobało, a co się nie podobało? I to wszystko są błędne pytania. Teraz będzie tam zapowiedziana przeze mnie kolejna strzelba. Manipulacja. Ale uważam, że pozytywna. Ja zawsze pytam gości, która część spotkania podobała ci się najbardziej? I gość ma do wyboru powiedzieć, że gorące pytania, albo że wystąpienia, albo że ewaluacje. I tu dokonuje tej takiej pozytywnej manipulacji, bo ja wychodzę z założenia, że skoro wysiedział do końca, to mu się coś podobało. Uczciwe założenie? Uczciwe. Więc niech powie, co mu się najbardziej podobało. Mnie nie interesuje, co mu się nie podobało. Nie w tym momencie. Później tak. Po spotkaniu podchodzę do każdego z gości i z nim indywidualnie rozmawiam i wtedy może wylać na mnie całe swoje żale. Dlaczego nie może tego zrobić w trakcie spotkania? Żeby nie zrazić wszystkich innych gości, którzy już prawie podpisywali. Ale część z nas ma tak zwany autorytet zewnętrzny i jeżeli człowiek obok mnie stojący powiedział, że mu się tu kompletnie nie podobało, to odkładam długopis i nie wypełniam aplikacji, bo on tak powiedział. I to może dla niektórych wydawać się dziwne, dla niektórych śmieszne, ale tak właśnie jest. Zróbcie eksperyment. Pójdźcie do sklepu we dwie, trzy, bo to raczej pewnie panie się skuszą. I sprawdźcie, zobaczcie, jak jakaś pani chce coś kupić przy wieszaku stoi albo przy kasie. Weźcie dokładnie to samo, co ona i zacznijcie między sobą rozmawiać i opisywać te wady tego. Nie, tu się szybko rozciągnie, spierze się i tak dalej. Założę się, że przynajmniej jedna na trzy odłoży to na wieszak, choć już stała przy kasie. Inny eksperyment. Stójcie na przejściu dla pieszych we dwóch i patrzcie tak. Zobaczycie, zaraz cały tłum będzie stał obok was, będzie patrzył tak, nie wie na co, bo tam nic nie ma, ale będą stali i patrzyli i wyczekiwali tak jak wy. Bo ludzie to zwierzęta stadne. Dlatego trzeba wiedzieć, jakie dawać im komunikaty. I na koniec, to już mamy za sobą, trzecia rzecz, co się dzieje po spotkaniu. Czy ktoś coś robi po spotkaniu w kwestii gości? Zapraszamy na afterparty i tu doskonale się sprawdza networking manager. To jest osoba, która ma zadbać o to, żebyśmy zawsze mieli miejsce zarezerwowane, żeby ta impreza była, żeby wszyscy goście tam trafili. Ona jest za to odpowiedzialna. Świetnie. A co się dzieje po afterparty? Następny afterparty. After after.
Czy ktokolwiek robi coś takiego, co się nazywa follow-up? Zaprosiłem gościa, przyszedł na spotkanie, poszedł na afterparty i tak go zostawiłem samemu sobie. Nie! Moim obowiązkiem jako osoby, która zaprosiła gościa, jest do niego po spotkaniu zadzwonić, zapytać, jak wrażenia, czy mogę w czymś pomóc, czy aplikuję do klubu teraz, czy za miesiąc, czy aplikuję do klubu teraz, czy chcę przyjść jeszcze raz, maksymalnie raz jako gość. Oczywiście, tak jak powiedziałem, weźcie z tego warsztatu to, co jest dla was najlepsze. Jeżeli część z technik wydała się wam za ostra albo za słaba, odpuśćcie je. Jeżeli wdrożycie tylko 50% tego, co zostało tu powiedziane, to wasz klub urośnie może nie do 88 ludzi, ale do 50 spokojnie. Dziękuję.